proszę Państwa, wiemy już, jak wyglądały teczki bezpieki, przynajmniej niektóre z nich, a teraz dowiemy się, jak wygląda konfrontacja własnej pamięci po kilkunastu, czy nawet 20 latach z tym, co zbierała Służba Bezpieczeństwa, co gromadziła Służba Bezpieczeństwa. Daję głos panu redaktorowi Wilsteinowi. Dzień dobry, ja rozumiem, że ja tutaj mam występować jako taki żywy dowód, że można się zapoznać z teczką i to przeżyć, no więc jako taki z pewnością mogę służyć za taki poglądowy obiekt. Natomiast poza tym ja bym chętnie się odniósł do paru, tak wychodząc na nieswoje trochę poletka, do paru problemów, które zostały tu poruszone, ale zacznę od tego rzeczywiście, od tego, no, cóż to jest. Ja po pierwsze uważam, że no, to jest osobna dyskusja na temat tego, czy należy zaglądać do własnych teczek. Została stworzona taka specyficzna aura, która tworzyła taki nacisk wręcz moralny, szanta, że nie należy zaglądać, nie należy się zgłaszać, nie należy zaglądać do tych teczek, że te teczki zawierają brzydkie rzeczy, rzeczywiście zawierają brzydkie rzeczy, tak jak rzeczywistość tamta zawierała bardzo brzydkie rzeczy, a działalność SBC to była jedna wielka brzydka rzecz. No tylko, że to jest pytanie, czy my chcemy znać prawdę, czy nie. To jest dość dziwne postawienie sprawy, że nie chcemy, odmawiamy, ponieważ ta prawda nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli ją widzieć, to zamykamy oczy na prawdę. No, wydaje mi się, że tutaj to jest od tego fundamentalnego punktu należy wyjść, żeby odpowiedzieć na te dalsze pytania, bo oczywiście potem pojawiają się stwierdzenia, czy na pewno to jest prawda, ale fundamentalne pytanie jest, czy my chcemy tą prawdę poznać. Otóż ja i moi przyjaciele chcieliśmy tą prawdę poznać, ja te teczki dostałem, dostałem te ileś tych materiałów, te materiały oczywiście są niepełne. Z czasem, bo tu te materiały są udostępniane równocześnie, cały czas trwa badanie, odkrywanie kolejnych materiałów, więc otrzymuje się kolejne materiały na ten temat. Ja już dostałem takie dwie porcje tych materiałów, ich niby jest dużo, oczywiście są dziurawe, no ale dowiedzieć się z nich można bardzo dużo i nie tylko na ten temat, czy ktoś donosił na nas, chociaż to też oczywiście ma dość istotne znaczenie dla człowieka personalnej historii, żeby rozpoznał, prawda, tą swoją przeszłość, rozpoznał te swoje doświadczenia, rozpoznał ludzi z tej drugiej strony, których bardzo blisko znał. Ja jeszcze taką uwagę. Ja kiedyś robiłem wywiad z historykiem rosyjskim, bardzo znanym, żyjącym już, Natanem Edelmanem, bardzo uznanym historykiem, który powiedział, rozmawialiśmy właśnie o teczkach, to był 1988 rok, powiedział, strawestował Bułhakowa i powiedział, archiwa nie płoną, chodziło mu o komunistyczne archiwa. To znaczy, chodziło mu o to, że te archiwa tak naprawdę były tak wielokrotnie reprodukowane, pod tak różnymi kątami organizowane, że strasznie trudno je zniszczyć. I że okazuje się, że materiały, które wydawało się na przykład SBC, że zniszczyła, nie zostały do końca zniszczone. To bardzo charakterystyczne. W swoich materiałach, na przykład, które ja dostałem kartkę, gdzie jest napisane, jakie zostały zniszczone już, prawda? Po czym ja mam te materiały z tymi samymi sygnaturami. Czyli te, które wydawało się, że zostały zniszczone, nie zostały zniszczone, zostały przechowane gdzie indziej. W inny sposób zaksięgowane, ponieważ księgowano to na bardzo różne sposoby, te materiały. No i to jest moim zdaniem taka dość poważna nadzieja, nie tylko dla historyków, dla nas wszystkich, ponieważ to rozpoznanie tej rzeczywistości jest bardzo, tej najbliższej historii jest dla nas bardzo ważne, tak w ogóle rozpoznanie historii. To doświadczenie, które ja miałem, jest takie, że co by nie mówić, jaka była ta bezpieka, to stosunkowo dobrze funkcjonująca instytucja czasów komunistycznych. Stosunkowo dobrze funkcjonująca. I te materiały są stosunkowo wiarygodne. Proszę Państwa, co ja odkryłem na przykład ku swojemu zdumieniu? Otóż w takiej analizie, która opisuje nasze funkcjonowanie, Studencki Komitet Solidarności to był komitet, który powstał po śmierci Stanisława Pyjasa, zamordowanego przez SB w maju 1977 roku i funkcjonował aż do 1980 roku, kiedy powstał NZS, a więc Studencki Komitet Solidarności już nie miał racji bytu i potrzeby funkcjonowania, prawda, bo naszym fundamentalnym racją bytu było działanie na rzecz powołania niezależnej organizacji studenckiej, niezależnej. Więc jak powstała ta organizacja, to myśmy już nie byli do niczego potrzebni. Chociaż tak naprawdę myśmy troszkę szerzej działali, no bo funkcjonowaliśmy jako ośrodek opozycyjny w Krakowie, no ale to już trochę inna sprawa. No więc w tych informacjach, które uzyskałem, skrywałem również raporty, które na nasz temat i nie tylko na nasz temat pisano, prawda, do władz zwierzchnich pisało SB. I na przykład z 1977 roku raport, który analizuje
SKS jako element całości funkcjonowania opozycji. I to jest dość fascynujący raport, bo co piszą ci autorzy? Otóż piszą oni. Wydaje się, że to działanie jest w tej chwili ograniczone, stosunkowo nie trafia takiej szerokiej, nie ma takiej szerokiej odbiorcy, z recepcji, liczba ludzi zaangażowanych w to jest niewielka, ale jak, na czym polega analiza tych ubeków analityków? Otóż mówią oni tyle, że w Polsce, w PRL-u regularnie powtarzają się spontaniczne eksplozje społecznego niezadowolenia. Oni to nazywają trochę inaczej, ale mniej więcej to piszą. I teraz piszą, to jest niesłychanie niebezpieczne, wracają się do swoich przełożonych, aby na taką spontaniczną eksplozję nałożyły się zorganizowane, istniejące już instytucje, które nadadzą temu kształt, mogą zaproponować konkretne idee nośne i w ogóle nadać takiemu spontanicznemu ruchowi zorganizowany kształt, który będzie niesłychanie niebezpieczny dla porządku ustrojowego, etc., etc. Proszę Państwa, de facto co to znaczy? No, to jest przewidzenie powstania Solidarności za 3 lata. Znaczy tu w tym wypadku jako niebezpieczeństwa, zagrożenia, bo ci SB-cy cały czas apelują do władz zwierzchni przede wszystkim, żeby więcej środków i żeby wreszcie urwać głowę temu wszystkiemu, no bo to prawda, nie można tak pozwalać. No, oni się męczą, pracują, a tutaj nic z tego nie wynika. Zamyka się ich na krótka, potem znowu wypuszcza, prawda, no i że to wesołowie powinno się wreszcie skończyć. To spojrzenie z tej drugiej perspektywy jest bardzo interesujące z różnych względów dla historyka, również dla takiego człowieka, który nie jest historykiem, a czy zajmuje się tą sprawami, choćby jako dziennikarz, tymi historii najnowszy, jako uczestnik, a to obecnie jako dziennikarz jest to bardzo, bardzo, bardzo instruktywne. No i przy okazji potwierdza się tutaj jedna rzecz, która wydaje się dość oczywista dla każdego, kto podchodził do tych materiałów bez z góry założonej tezy. One są wiarygodne, że to są materiały, które sporządza SB dla siebie. To jest podstawowy, to jest fundament ich pracy. No, co jest fundamentem pracy policji politycznej? Informacja. Więc wyobrażanie sobie, że ta policja polityczna będzie sama siebie oszukiwała lub że znajdą się tam osoby, które kosztem nieprawdopodobnego ryzyka będą oszukiwały swoich przełożonych po to, żeby zyskać jakieś tam, prawda, maleńkie gratyfikacje, jest po prostu nieporozumieniem zasadniczym. No i to się potwierdza w tym, co ja czytałem. We wszystkim się to potwierdzało. Nasze charakterystyki no, nie były pisane językiem, który prawda, sprawiałby przyjemność, nie? Ale generalnie nawet w opisie postaw, temperamentów ludzi mniej więcej oddawały rzeczywistość. Oczywiście to trzeba czytać. Wiadomo, że oni też operują pewnym językiem, którego nie potrafią przekroczyć. Zacznę od takiej anegdoty, która nie ma żadnego związku z tematem. W ogóle też nie wiem, czy jest prawdziwa, jest rok 45. Jeden z najbardziej znanych polskich historyków gospodarczych otwiera swoje seminarium magisterskie, mówiąc do zgromadzonych studentów mniej więcej tak. Drodzy Państwo, archiwa spłonęły, nareszcie możemy pracować. Tu mamy sytuację odwrotną i w tym sensie mamy do czynienia z przekleństwem historyków, że nie wiem, ile nam teraz akt przybyło, to jest kilkadziesiąt kilometrów, tak? 100 kilometrów. 100 kilometrów, tak. Teraz proszę sobie wyobrazić, tak się zastanawiałem nad tym, nikt tego nigdy nie policzył, na taką porządną pracę doktorską przerabia się kilka metrów bieżących akt. No może kilkanaście. Obrobienie tych 100 kilometrów to jest rzecz bardzo odległej przyszłości. To jest oczywiście ogromna praca, która nas tutaj czeka, w tym sensie przekleństwo, ale to, jak mówię, jest anegdota, no bo oczywiście, że te materiały to jest dla nas wielka, wielka szansa. Bo mamy przecież w państwie typu PRL, mamy generalnie rzecz biorąc 3 takie zasoby źródłowe, które są niezbędne, żeby otworzyć tę rzeczywistość historyczną. To są akta partyjne, to są akta administracji rządowej, czy też administracji w ogóle, bo innej praktycznie nie ma, i policja polityczna. I teraz odpowiadając trochę na pytanie Pawła Machcewicza, to są akta specyficzne. Ich specyfikę oddaje takie powszechne przekonanie, że to jest prawda ostateczna. Przekonanie, które występuje chyba w każdym kraju postkomunistycznym, że oni wiedzieli wszystko, a co najmniej, że wiedzieli najlepiej. Przekonanie, które sami wytwórcy tych akt bardzo chętnie w tym utwierdzają społeczeństwo, że byli najmniej skorumpowaną częścią tego aparatu władzy, że byli najsprawniejszą częścią tego aparatu władzy, że bez nich by się posypało dużo wcześniej. No i przekonanie też dzielone przez wszystkich od góry do dołu w PRL-u, że
MSW, mówiąc w skrócie, mogło najwięcej. I w każdym z tych wyobrażeń, jak sądzę, jest, jak to zwykle w stereotypach i w społecznych wyobrażeniach, jest jakaś cząstka, jest jakiś rdzeń prawdy, który w warunkach polskich oczywiście potęgowany był przez to, że przez te powiedzmy 9-10 lat po 1989 roku te akta były dla nas niedostępne i tym bardziej ich mit wzrastał. Teraz teczki bezpieki. Generalnie wydaje mi się tutaj, ja mówię w sytuacji człowieka, który czytał akta Gestapo i czytał akta Stasi, a z aktami zgromadzonymi w IPN nie miałem do tej pory do czynienia, ale generalnie myślę, że to w każdej policji politycznej jest podobnie, że dzielimy to na dwie grupy. Że są te akta osobowe, czyli to, co na ogół się rozumie pod pojęciem teczki, no i są wszelkie inne związane z funkcjonowaniem tej instytucji. Ja zacznę od tych innych. One dla nas są o tyle pewnie ważne, że oczywiście policja polityczna w tym systemie to jest sługa partii i na ogół dość konsekwentnie się tej roli trzyma, raczej wyjątkowo stara się sięgnąć po władzę czy osiągnąć jakieś wpływy jakby wychodzące poza logikę działania tego systemu. Ale jest ona jednocześnie o tyle inna i tu znowu to jest ten rdzeń prawdziwy potocznych wyobrażeń, że policja polityczna jest jakby tym podstawowym, a często ostatnim zwornikiem tego systemu. Znamy takie przykłady z ZSRR, znamy takie przykłady z NRD, że na przykład im gorzej dzieje się w gospodarce, tym bardziej niezbędna staje się policja polityczna. Ten oficer obiektowy, który na początku jest takim utrapieniem tego dyrektora, z czasem dyrektor do niego przychodzi i mówi, no słuchaj, ty mnie tutaj, towarzyszu, mnie tutaj ciągle krytykujecie, znowu nie wykonamy planu, ale to przecież też jest wasza sprawa. No i ten oficer obiektowy staje się zaopatrzeniowcem zakładu. Ja to bardzo upraszczam ten mechanizm, ale jest coś takiego, że policja polityczna w tym systemie ma taką tendencję, ja to kiedyś tak nazwałem, do zżerania społecznej rzeczywistości. Że na początku to jest bardzo skromny aparat, im dłużej trwa ten system, tym on jest większy. W NRD mniej więcej co 10 lat podwajała się liczba etatowych pracowników Stasi. Tym on jest większy, tym ma większy zakres zadań, tym bardziej jest odpowiedzialny za rzeczy, które pierwotnie w ogóle nie wchodziły w jego zakres obowiązku. No i w tym sensie oczywiście te tak zwane akta inne są dla nas źródłem kapitalnym, bez którego no oczywiście, że gorzej by się nad historią tego systemu i państwa pracowały. No i teraz jako ostatnie te akta osobowe. Ja się generalnie zgadzam z panem redaktorem Wilsteinem. Z tego, co ja widziałem, to rzeczywiście tak jest, że policja zakłada akta dla siebie i na ogół nie ma powodu, żeby kłamać. Nie będziemy mówili o jakichś takich bardziej wysublimowanych okolicznościach, które mogą zajść, ale generalnie to są akta wiarygodne. No niemniej oczywiście są to, tych problemów jest, jak wszyscy wiemy, bez liku. Przypomnę, że kilka tygodni temu została ujawniona i opisana w prasie głównie niemieckiej teczka osobowa Marcela Reich-Ranickiego. Marcel Reich-Ranicki po prostu zaprzeczył wnioskom z tej teczki się nasuwającym. Przypomnę, że on był dość wysokim urzędnikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, doszedł do szczebla wicedyrektora departamentu. Oczywiście mamy tę starą zasadę, że nemo iudex in propria causa, nie ma sędziego we własnej sprawie. On tutaj wystąpił jako strona. Mamy materiał źródłowy, mamy jego zeznania, na razie nam brakuje innych źródeł i musimy rozsądzić, jak to było naprawdę na podstawie tych kilkudziesięciu kartek papieru, które zostały w jego teczce osobowej. Oczywiście w jeszcze gorszej sytuacji jest historyk wtedy, kiedy przedmiot opisany w teczce nie żyje i wtedy tym sędzią, będzie się to zdarzało niewątpliwie często, staje się policjant, który te akta prowadził. Prawda? I on wtedy, bo nie mamy innych źródeł informacji, on wtedy staje się tym źródłem informacji mówiącym, że tak naprawdę to tamten chciał dobrze albo chciał źle i jesteśmy w jakimś stopniu zależni od tej jego interpretacji tego źródła. Ja muszę powiedzieć, że kończąc ten wątek o teczkach osobowych, że ja się raz w latach 90. spotkałem z taką interpretacją teczki osobowej, która mnie w pełni przekonała i to była ta książka również w Polsce dość głośna Timothy'ego Gartona Asha. Teczka. Przeczytał swoje akta, przeczytał je uważnie, rozmawiał właśnie z policjantami, którzy je prowadzili, rozmawiał z osobami, które na niego donosiły bądź występowały tam w charakterze osób trzecich, niejako neutralnych w tej teczce, plus ma swoje wspomnienia o tym czasie i plus ma zapiski z tego czasu. I tak, nie wiem, czy państwo też mieli takie wrażenie, ja miałem wrażenie, że rzeczywiście w tym momencie ten materiał źródłowy, który jakby wywołuje myślenie o przeszłości, wywołuje wspomnienia, skonfrontowany z tak
różnorakimi i wieloma źródłami, no rzeczywiście staje się materiałem, który mnie przekonuje. No ale w ilu wypadkach będziemy mieli taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że wszystkie te źródła jeszcze się dadzą wywołać bądź się zachowały? I na tym znaku zapytania kończę.